kolejny druk. Wracamy do druku, który mamy już prawnika. Bardzo proszę, Szanowni Państwo Radni, druk numer 911, drugie czytanie. Bardzo proszę Pana Prawnika o zabranie głosu. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Nie dostrzegam jakiegoś istotnego problemu czy zagrożenia formalno-prawnego, jeżeli chodzi o poprawkę pana radnego Księżyńskiego z druku 911. Co jedyne, to można byłoby się zastanawiać nad precyzją tejże poprawki. Rozumiem, ja bym to tak interpretował, że ponieważ nie ma miejsca, w którym dokładnie należałoby tą poprawkę wpisać w treść paragrafu pierwszego, a z kolei w poprawce jest zapisane, iż dopisuje się, ja bym to po prostu interpretował w taki sposób, iż na końcu paragrafu pierwszego projektu uchwały z druku nr 911 dopisujemy to zdanie dotyczące estetyki miejsca. Ponieważ jest to uchwała kierunkowa, w związku z tym prezydent na pewno będzie jeszcze to analizował, tak jak zresztą zaznacza w swojej opinii do tego druku. I myślę, że na tym etapie wykonawczym są różne możliwości warianty rozwiązań. I dlatego ja tutaj nie widzę w tym momencie jakichś szczególnych konsekwencji czy zastrzeżeń prawnych dotyczących tej poprawki, biorąc pod uwagę, że uchwała kierunkowy, czy prezydent tak będzie realizując, musiał brać pod uwagę pewien stan faktyczny i prawny, warianty rozwiązań, które zostaną Państwu przedstawione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Figalski chciałby zabrać głos? Nie. A więc stwierdzam, że rada odbyła drugie czytanie projektu według druku nr 911 i głosowanie powinniśmy odbyć, ale sala pusta. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 911 wraz z poprawką.